Ever After High przyszedł czas na drugie śniadanie. Błagam, nie naraz. I przypominam, moje czary działają tylko do 12. Kto pierwszy? Błagam, chciałbym znów wyglądać jak książę. Fara, mój wulkan nie chce działać. Kochani, Fara też musi trochę odpocząć. Dzięki, Ash. Bycie wróżką chrzestną to nie taka prosta sprawa, ale kocham to czarowanie. Serio, aż tak bardzo kochasz? To czemu jesteś taka smutna? Bo pomyślałam, że sama nigdy nie będę miała pięknej sukni, nie pójdę na bal, nie zatańczę z księciem. Miło by było, gdybym i swoje życzenie mogła czasem spełniać. Ale nic z tego. Smutniejsze to niż pusty dzbanek po herbacie. Chciałabym, żeby spełniły się jej życzenia. Maddy, jesteś genialna! Wiedziałam! Czekaj, serio? Fara poleciała na księżniczkologię. Dziewczyny, mam plan! Fara, błagam, musisz mi pomóc. Zaraz mam prezentację i koniecznie potrzebuję dekoracji. Dzięki. Fara! Zapomniałyśmy upiec babeczki na lekcję. Pomożesz? Jesteś cudowna! Fara, słuchaj, też mam jedno życzenie. Jeśli masz czas... Czy mam czas dla najlepszej przyjaciółki? Zawsze, kochana! To poproszę najpiękniejszą suknię na świecie dla najpiękniejszej księżniczki. Dla ciebie. Co? Ale jak to? Takie mam życzenie. O rany! Czekaj, bo ja nie rozumiem. Niespodzianka! Czy uczynisz mi ten zaszczyt? Czarująco! O, kochana, jest absolutnie cudownie! Tak ci dziękuję! Szkoda, że zegar zaraz wybije 12. Ty wiesz, to ja sobie życzę, żeby ta godzina się powtórzyła. No, czaruj! I jak tam, gotowe na cudowną zabawę na świeżym powietrzu? Wow, też się cieszę, że idziemy do Huntera. Ale czy nie myślicie, że przesadziłyście jednak troszeczkę ze strojem? Chętnie bym poszła do Huntera, ale przecież dzisiaj jest bal u Fable. O nie, żartujesz? Dzisiaj? O ile zaproszenie nie kłamie. Zapraszam na fejbelowanie. Będzie magicznie, a obecność obowiązkowa. Na tego, kto nie przyjdzie, rzucę okrutną klątwę. Co zrobić? Ojeju, ale mnie bardziej zależy na imprezie Huntera. Szkoda, że nie możemy być w dwóch miejscach jednocześnie. Witam! Każdy ma swoje miejsce oznaczone karteczką. Zrobiłam też listę rzeczy, które lubię i za którymi nie przepadam, żebyście mogli sobie o mnie porozmawiać. Cześć! Dzięki za zaproszenie. Naprawdę świetna imprezka. Ojejku, zapomniałyśmy o babeczkach. Babeczki? Upiekłyśmy babeczki. Dla ciebie upiekłyśmy. Ze zdjęciem Fable. Czyli twoim. Nie przejmujcie się, jest całe mnóstwo jedzenia. Coś ty, zaraz wracamy. Będziemy na obu imprezkach. Fable by korona z głowy spadła, gdyby się dowiedziała. Ashlyn! Jesteś, a już się bałem, że nie przyjdziesz. Cześć, dziewczyny. Gdzie wy jesteście? Wracajcie, bo przegapicie pokaz startu. Ile można czekać? Gdzie te babeczki? Wiesz, zjadłyśmy. Ale możemy upiec ci nowe. Gdzie wy jesteście? Czar, co wy macie na sobie? Aha, wymykałyście się na tę drugą imprezkę. O, nie ma tak, zaraz wrzucę na was klątwę. Hej, a wiesz, że na tej drugiej imprezce jest karuzela? Imprezka łączona!
tylko na którą kreację by się tu zdecydować. Justin Dance. Najmłodsza z 12 sióstr. Starsze ukończyły już Ever After High. A ona wciąż nie wie, jakie jest jej bajkowe przeznaczenie. Halo, halo, ziemia do Justin. Ledwo żyję. Niby położyłam się wcześniej, ale miałam taki genialny sen. Słuchaj. Założyłam własną szkołę tańca i tańczyłam wszystko, wszystko, co kocham. Mniej gadania, więcej tańczenia. Do roboty, moje drogie. Wkładamy puenty. Moje baletki! Ktoś je zniszczył! Kto to zrobił? Nie ja. Twoje buty. Te tajemnice proszę sobie rozwiązywać po lekcji, panno dancer. I pierwsza pozycja. Najmodniejszy model prosto ze szklanego pantofelka. Żaden złodziej nie oprze się tym ślicznościom. Kiedy złodziej zbliży się do butów, od razu uruchomią się lasery, a ukryte kamery wszystko zarejestrują. Bez pudła. Strata czasu. Technika to zawodna rzecz. Jakieś kable, jakieś guziki, bez sensu. Mówię wam, buty i tak znikną. A od kiedy to się znasz na kradzieżach i złodziejach? No jasne, bo co złe to wilk. Nie bój się. Mamy, że tak powiem, nieco inny gust. Bo ją obudzicie. Kogo obudzimy? A co się tu wyprawia? Justin Dancer! Nie żartujcie, czyli to ja? Ale zaraz, jak to? Czarownie, twoje siostry miały dokładnie tak samo. Moje gratulacje. Jesteś 12. tańczącą księżniczką. Wreszcie odkryłaś swoje przeznaczenie. I teraz, moja droga, spróbuj nauczyć się panować nad swoim darem. Darem nieprzerwanego tańca. Ramona, przepraszam, że cię podejrzewałam. Dziewczyny, dzięki wam odkryłam swoje przeznaczenie. Wie, to spora różnica. Tu na dole jest wspaniale. Tyle można odkryć na nowo. Odkryć? Lepiej, haha, chodźmy stąd, bo przegapimy wycieczkę. Chodź. Tulipaniaście. Uwielbiam wycieczki. Już do ciebie rosnę. Ścigamy się. Cześć. Co macie takie miny? Odwołali naszą wycieczkę. A ja tak się cieszyłam, że zobaczę nowe miejsca. Szkoda, że nie możecie się zmniejszyć, by poznać świat z mojej perspektywy. No popatrz, chyba jednak będzie wycieczka. Raven zwędziła mamie taki jeden amulet. I jak dotkniesz tej notu, zmienia ci rozmiar. Udało się! To co, jesteście gotowe? Dziewczyny, zapraszam do mojego świata. Wspaniała pogoda. Dziewczyny, a jak my się teraz powiększymy? Wystarczy znowu dotknąć klejnotu. Ups. Och nie, jak on wysoko! Spokojnie, dziewczyny. Mogę się zmniejszać i zwiększać, kiedy tylko... Co? A, no jasne, bo ja też dotknęłam tego waszego klejnotu i teraz mogę się już tylko zmniejszać. O! No co? Nie, przestraszyłyście się? Patrzcie, zawsze mam dla niego coś pysznego. Łakomczuch. Dobra, kotku, przynieś nam klejnot. Ten amulet może być groźny. Lepiej go wyrzucę. Ale świeci! Przyjaciele drodzy,
Szanowny panie profesorze, to tak. Liczę, że ten magiczny utwór nakłoni tę oto wiewiórkę do rozłupania orzechów. Wiewiór, przestań! Raczej marna muzyczna manipulacja, ale wielkie brawa za odwagę. Kto następny? Melody, może ty? Chętnie, tatku. Moja piosenka przeprowadzi myszkę przez cały labirynt, aż do sera. A teraz zrobimy sobie mały miksik. Nie ryzykowałbym, stracisz kontrolę nad zwierzęciem. Proszę cię, dam sobie radę. Przeklęta mysz, serio myślałam, że wyjdzie lepiej, he? Chce mi się tańczyć! Co za czary? Zaczarowała nas, nie możemy przestać! Cóż ma oznaczać to? Co się dzieje? Ja nie mogę przestać! Też nie mogę! Cała szkoła tańczy jak zaczarowana, to wszystko moja wina! Melody, zrób przestań! Musisz ich po prostu zsynchronizować. Hej, Raven, mogłabyś mi przesłać trochę, no wiesz, mocy? Czarownie! A teraz uwaga! DJ Piper nadaje rytm! Świetnie! Dobra, wszyscy za mną! Trzymajcie się, dzieciaki! DJ Piper zrobi teraz małe czary-mary! Uwaga, co nieco dla naszych rebelsów. Magi, udało się! Ale czar, wszyscy się zgrali, zaklęcie przestało działać. To było magia genialne! Zagraj to jeszcze raz, DJ Piper! Melody, melody! Ładnie to rozegrałaś! Szóstka z plusem! Cześć i czołem! Nic się nie bójcie, wasza Jillian da radę! Teraz będzie trudniej! Wow! Niesłychane! Zero lęku wysokości! Jest chyba z kilometr nad ziemią! Gratuluję, kochana! Pobiłaś rekord! Świetnie! Cześć, Tiny! Oddaj proszę wujowi i podziękuj mu ode mnie, dobrze? O, cześć, Humphrey. Wszystko w porządku? Błagam, błagam cię, pomóż mi, naucz. Też chcę być odważny. Ale tego nie da się nauczyć. Proszę, dam ci za to 5 fasolek. Magiczne fasolki? Nie, zwyczajne fasolki. Mogą być. Do roboty. Boję się, wysoko jestem? No dobra, zajmie nam to chyba trochę czasu. Mam straszny lęk wysokości. Ja się po prostu boję. Słuchaj, ale nie każdy musi się wspinać, wiesz? Przecież też jesteś wyjątkowy, na swój sposób. Tyle, że bardziej na ziemi. Nie ma się co zadręczać, robisz co chcesz i już. Ostatni raz. Niech mnie korona! Czy mi się zdaje, czy Humphrey Dumpty wspina się na fasolę? O nie, to się źle skończy. Się nie boję, nic się nie boję. Jestem tu, skacz! Ale ja nie mogę, boję się, ja nie dam rady. O, ratunku, pomóż! Jillian! Widziałeś, dałeś radę. Zapomniałeś, że się boisz i się udało. I co, jednak jesteś odważny. Prawda, że masz spadochron? Pewnie. Jillian!
Patrzcie, idzie ta nowa dziewczyna, Michelle. Podobno jest nieśmiała. Zaprośmy ją, może z nami usiądzie. Hej, Michelle! Chodź do nas! Cześć, jestem Ashlyn. Cześć, bardzo mi miło. Pokazać ci moją nową herbastyczną sztuczkę. Muszę już iść. Cześć, przepraszam. Niespodzianka. Jakoś tak wcześniej dziwacznie wyszło, więc na przeprosiny przyniosłyśmy ci kwiatek. Patrz, lubisz lwie paszcze? Och, dziękuję. Ona jest naprawdę nieśmiała, niewiarygodna. Pewnie wszystko przez kapelusz. Kapelusz jej się nie podoba. Michelle jest syreną. O, cześć. Przepraszam, że tak uciekłam, ale kiedy dotknę wody, stopy zamieniają mi się w płetwę. I na lądzie nie czuję się do końca pewnie. Wiedziałam! Przecież mój kapelusz wszystkim się podoba. Dziewczyno, twój głos jest po prostu bajeczny. Powinnaś zaśpiewać na konkursie talentów. Przed całą szkołą? Na nogach? Nie, nie dam rady. Ale jak tylko usłyszą, jak śpiewasz, korony im pospadają. Nie dam rady. Potrafię śpiewać tylko w wodzie, przepraszam. Ale mam szalony pomysł. Siebie i leć, jak tak po niebie, to ever after high. Royals lub rebels, więc idź i uwierz w siebie i leć, jak tak po niebie. Panie i panowie, szykujcie się na czary Mary. Uwaga, zobaczycie zaraz największą herbatę w krainie baśni. No dobra, chwilę tu potrwa. To może Michelle pośpiewa, a ja poczekam. Uwierz w siebie. Nad Ever After High rozpętała się dziś nie lada burza. Czyżby ktoś nowy, a właściwie nie tak nowy, powracał w szkolne progi? Słuchaj, bo ja słyszałam, że ona ma pazury. I podobno wyje do księżyca. Biedna Ceres. Ale takie ich przeznaczenie, są wrogami. Co tam? O czym plotkujecie? O mnie. O nie, Ramona Badwolf! No witaj, Ceres. Nagle jakoś zapachniało mi tu mokrą sierścią. O, co ty nie powiesz? Obraża mnie dziewczę, które boi się własnej babci. A co to za gadu-gadu-gadki? Zmykajcie stąd, bo jak chuchnę, jak dmuchnę, prosto do klasy was zdmuchnę! Posłuchaj mnie, musicie się jakoś... Serio nie muszę cię słuchać, tatku. Ceres Hood, czy to prawda, że to właśnie z twojego powodu Ramona Badwolf została odesłana na sam kraniec Czarnego Lasu? Powiedz nam, kochana. Ja? Bez komentarza. Ramona, natychmiast do dyrektora! Proszę, widzimy się po szkole. No i sami słyszeliście, zaraz po szkole odbędzie się pojedynek kapturek kontra wilk. To jedna wielka bzdura. Same możemy rozwiązać swoje problemy. Zgadzam się. To co? Boisz się, czy przyjmujesz wyzwanie? Zgoda. Załatwmy to wreszcie. Tu i teraz. Co to jest? Żadnych bujek na korytarzach. Obydwie do mojego gabinetu natychmiast! Tato, ale to ona zaczęła. Nieprawda, tato, bo Ceres chyba trochę przesadziła z tym kapturem. Ale mam sekret. Patrzcie na mnie. Mam kaptur. Przecież nie robię tego dla zabawy. Jak możesz w ogóle tak mówić? Córcie, uspokójcie się. Dobrze wiecie, jaka jest sytuacja. Tak, wiemy. Gdyby świat się dowiedział, że wilk ożenił się z kapturkiem... Padłby z wrażenia i nie wstał. Ano właśnie. Dlatego póki nie skończycie szkoły, macie udawać, że nie możecie na siebie patrzeć. To co? Może damy im wreszcie jakieś porządne przedstawienie? Jak tam siostra gotowa? O tak. Zimowy pałac na samym szczycie świata. Applewhite i Madeleine Hatter wybrały się na wycieczkę w dalekie strony w ramach zajęć terenowych, by dowiedzieć się czegoś o zimie.
Dobra, Maddie, przestań szczękać i powiedz mi, co wiemy. Że zima jest zimna! Kiedy Ashlyn Ella usłyszała, że Maddie i Apple jadą na poszukiwania zimy, tak, uparła się, żeby odwiedziły jej starą przyjaciółkę z czarostawówki. Crystal Winter. Apple! Maddie! Dotarłyście! I widzę, że zamarzacie. O tak! Teraz wyglądacie odlodowo. Chodźcie, pokażę wam, jak się robi zimę. Od dawien dawna moja rodzina i poddani zajmują się tworzeniem najpiękniejszych zim pod słońcem. Żeby nie trafiły się dwa identyczne płatki śniegu, każdy trzeba sprawdzić. Jackie Frost i Northwind bardzo dokładnie wszystko liczą. Uwielbiam liczyć płatki! Co? Mówiłaś, że liczenie płatków jest... A! Zapraszam do sali tronowej. Hej, powiedziałaś, że uwielbiasz liczyć płatki, ale to była ironia, prawda? A gdzie ta? Jest śniegowo! Można sobie policzyć, pooglądać płatki. Czego chcieć więcej? Hej, a może chciałabyś spróbować? Co mała? A pozwolicie? Czarodziejsko! To tak. Jeden. Drugi jeden. Jeden i dwa. Przerwa. Przepraszam. Nie można by trochę zwolnić? Wiesz, co ci powiem, siostro? Jesteś zimna jak lód. Ha, 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 ależ mnie jest również miło pannę poznać, panno White. Musisz wiedzieć, że uwielbiamy twoją mamę. Dziękuję, wasza wysokość. Czarostyczniaście! No teraz to ja mogę liczyć! Jeden, drugi jeden, jeden, dwa... They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.